Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym wideo na moim kanale i zapraszam Was na kolejny olbrzymi projekt denko kosmetyczny. Albo tak właściwie to nie. Zaproszę Was na dwa albo i trzy tego typu filmiki, ponieważ po moich ostatnich powakacyjnych porządkach nazbierało mi się tyle produktów, że nie wiem, czy nawet ja bym to udźwignęła w jednym wideo. Więc na przełomie kilku następnych tygodni możecie spodziewać się kolejnych projektów Denko. No, będzie się działo, także zapraszam serdecznie. No ale dobrze, tak krok po kroku zacznijmy sobie ten maraton od pierwszego kosza i jak zwykle ma to miejsce w projekcie Denko. Ja Wam pokazuję zużyte przeze mnie kosmetyki, opowiadam Wam o tym jak one się u mnie sprawdziły, czy dobrze, czy może trochę słabiej i czy będę do nich wracać. A jeśli zdarzy się tak, że Wy będziecie mieli inną opinię na temat danego kosmetyku lub też produktu lub też będziecie mieli ochotę coś dodać od siebie, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach pod tym wideo. i więcej Opinii, tym lepiej. A więc ja teraz podzielę sobie te wszystkie kosmetyki na kategorie i zobaczymy, co mi się sprawdziło, a co już trochę mniej podczas ostatniego lata, bo to właśnie wtedy używałam większości tych produktów. A Wy w międzyczasie możecie zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a także zostawić kciuk w górę, jeśli lubicie projekty dęko kosmetyczne. No dobrze, słuchajcie, więc już kosz opróżniony, gotowy, produkty posegregowane i zaczynamy, zaczynamy. Od kategorii, w której mam w sumie najwięcej produktów: będzie to pielęgnacja ciała, zapachy, suplementy i tak dalej. Wszystko tutaj wrzuciłam właśnie do jednej kategorii. No i zacznijmy sobie może od zapachów, takich zapachów do domu. I tutaj zacznę od dyfuzora. Jest to taki dyfuzor właśnie z patyczkami marki Stone Glove, i to jest drzewo cydrowe i cyprys. Piękny zapach. Słuchajcie, ten dyfuzor był to jeden z niewielu dyfuzorów, który tak długo mi służył i tak pięknie pachniał. Nie pachniał za mocno, tak takim lekko męskim zapachem pachniał, pięknie, nieprzy, piękny, nieprzytłaczający zapach. Miałam go w korytarzu przy wejściu do domu. Naprawdę piękny zapach jeszcze cały czas go nawet czuję. Więc jeśli chcielibyście jakiś właśnie taki długotrwały dyfuzor, to marka Stone Glow, jak najbardziej mogłabym Wam ją polecić. No i kolejny zapach będzie to świeca, którą dostałam na, na urodziny od mojej koleżanki. I to jest La Jolie. I tu to jest zapach Muse. Jest to świeca sojowa. I powiem Wam, że ta świeca, po pierwsze, opakowanie piękne. Tu był jeszcze taki, było takie wieczko. Poczekajcie, zaraz Wam je pokażę. O mam. E, więc tak wyglądała ta świeca z wieczkiem. Na pewno zostawiam sobie to opakowanie, bo może ono służyć jako wazon, jako naczynie na pędzle. No naprawdę może się przydać do wielu, wielu rzeczy. Samo w sobie jest bardzo ozdobne. Pięknie będzie wyglądało na toaletce, bądź też na stoliku nocnym w sypialni. Więc no ja jestem zachwycona i ten zapach tak samo. Piękny, taki lekko słodki zapach. Tak samo nie przytłaczając, mogłam go sobie spokojnie tutaj palić w gabinecie i ten zapach nie przytłaczał, nie, nie dostawałam bólu głowy nawet po kilkugodzinnym paleniu tej świeczki. Więc naprawdę, jeżeli szukacie fajnej świeczki, takiej właśnie dekoracyjnej, no to ta świeczka jak najbardziej także mogłabym Wam polecić. No i kolejne produkty do mycia ciała. Co my tutaj mamy? No mamy ich kilka. A więc tak, mamy różne rodzaje żeli do mycia ciała. Mamy oczywiście mój standardowy żel do mycia ciała DAF Pro Age. Uwielbiam zapach, to jak się pieni, pięknie odświeża skórę, utrzymuje świeżość ciała przez długie godziny no naprawdę lubię sobie do niego wracać kolejnym właśnie takim żelem do skóry bardziej wrażliwej takim delikatnym, którego także używał mój syn było to Aveino Avino. i to jest nawilżający właśnie płyn do mycia ciała tutaj mi się rzeczywiście zerwała naklejka też bardzo fajny produkt z pompką więc bardzo praktyczny Naprawdę bardzo mi się go fajnie używało, delikatny, tak bardzo się nie pienił, właśnie nie podrażniał tej skóry, więc świetnie, jeżeli szukaliście czegoś dla osób ze skórą bardziej wrażliwą, Aveno. Daily Moisturizing Body Wash. No i teraz kolejny produkt jeszcze do mycia. Taki produkt troszeczkę inny do mycia ciała. Jest to Kanu Whipped Soap, czyli takie mydło w piance do mycia ciała. I słuchajcie, ja byłam zachwycona tym produktem. Zabieraliśmy go ze sobą całą rodziną na basen. Ono pięknie pachniało. Ja miałam tutaj akurat zapach Tea Garden i powiem Wam, ten produkt był mega wydajny. Nie potrzebowaliśmy dużo, dosłownie troszeczkę tej pianki. To taki fajny mus, więc też fajne takie doświadczenie podczas mycia ciała. Świetnie się pienił, pięknie domywał to ciało, lekko i od razu nawilżał nie natłuszczał, lekko nawilżał. Pięknie mi się sprawdzało, bardzo fajnie mi się go używało i myślę, że spokojnie jeszcze będę do niego wracać. No i teraz kolejne produkty, oczywiście antyperspirant, antyperspirant Niva, Ultimate Protect. Oni chyba teraz zmienili nazwę tego antyperspirantu. Niezawodny, najlepszy jak dla mnie antyperspirant, chociaż teraz testuję dezodorant naturalnej marki i też bardzo dobrze mi się sprawdza. Zużyję całe opakowanie i wtedy w projekcie Denko opowiem Wam o nim nieco więcej, więc ten antyprespirant też mogłabym Wam polecić, no ale tutaj trzeba zaznaczyć, że on zawiera w składzie aluminium. No i kolejne produkty będą to balsamy, balsam do ciała, a nie, tu mam jeszcze... Peeling masaż drenujący marki Eveline. Marka Eveline bardzo dobrze wam na pewno też znana. Marka znana z bardzo dobrych produktów kosmetycznych i makijażowych w bardzo dobrych, przystępnych cenach. No i tutaj mieliśmy akurat złoty peeling masaż drenujący z kofeiną antycelulit. Powiem wam, że w ogóle te produkty z tej serii Slim Extreme 4D są bardzo fajne. Ten to był taki delikatny peeling. Ja wolę mocniejsze peelingi do ciała, ale jeżeli potrzebujecie takiego delikatnego peelingu na ciała, do ciała, na przykład przed nałożeniem produktu brązującego na ciało, no to jak najbardziej może się on Wam też dobrze sprawdzić. No i teraz kolejnym produktem będzie być może, a kolejny balsam. Właśnie balsam wyszczuplający do ciała marki Norel Dr. Wilsch. I tutaj. Ja mam profesjonalne opakowanie, czyli 500 ml, czyli tak jakby podwójna e, z kawałkiem wielkość od tego, które do Zmanie dostajecie sobie w wersji detalicznej. Świetny produkt. On ym... Daje bardzo dobry poślizg pod masaż, więc można go też używać spokojnie właśnie podczas zabiegu wyszczuplających w gabinecie kosmetycznym, i ja też tak to robiłam. Jednak ta sztuka była to moja. Moje opakowanie, bardzo dobrze mi się go używało. Uwielbiam go sobie właśnie nakładać na noc, wykonując sobie właśnie przy tym masaż ciała, szczególnie ud i pośladków, tutaj bioder i okolic brzucha. Naprawdę bardzo dobry balsam. On wiadomo, sam z siebie nie wyszczupli nam ciała ale jednak je pojędrni no i kolejne produkty do ciała masła do ciała też już bardzo dobrze znane na moim kanale Rosa Rosafilo i tutaj mamy jedno masło do ciała jeden scrub przepraszam to jest Marine Body Butter a tutaj mamy Raspberry Sugar Body Scrub słuchajcie te produkty to są produkty mega odżywcze i regenerujące dla skóry. Ten, zarówno ten balsam, jak i ten scrap. Po jego użyciu, skóra jest taka tłuściutka. Taka zregenerowana, odżywiona. Trzeba też lubić ten właśnie efekt takiej tłustości na skórze, na ciele po, po używaniu tych produktów, ale jeśli poszukujecie produktów mega odżywczych i regenerujących z naturalnym składem, no to jak najbardziej te produkty mogłabym Wam polecić. To są oczywiście próbki, to nie są pełnowymiarowe wersje tych produktów, ale nawet testując te próbki mogłam mogę spokojnie powiedzieć, że są to wspaniałe produkty regenerujące do ciała. Peeling do ciała kokosowy marki Lale Naturalne. Bardzo fajna marka kosmetyków. Jeżeli właśnie jesteście w Polsce, polecałabym Wam się nią zainteresować. Lale Naturalne świetne produkty, świetne składy, hydrolaty, kremy, masła pod oczy, właśnie peelingi do ciała. Ten kokosowy jest to taki delikatniejszy peeling do ciała. Ten z bodajże maliną i pestkami e, e, oliwek będzie, będzie mocniejszy i to był mój absolutny faworyt, ale jeżeli potrzebujecie czegoś delikatniejszego, ale równie skutecznego do peelingu ciała, no to właśnie lale naturalne, ten peeling kokosowy powinien Wam się bardzo dobrze sprawdzić. Do tego jeszcze użyłam jeszcze jeden peeling. Jak widzicie, sporo się peelingowałam podczas tych e, miesięcy letnich i będzie to e, Sakura Ritual marki Sakura Scrub i to będzie marka Rituals. Ja nie wiem czy jeszcze ten rytuał akurat jest w sprzedaży, bo ja go już dość długo miałam właśnie ten peeling peeling delikatny, bardzo to jeszcze gdzieś tam już już to właśnie podczas moich porządków powakacyjnych to zauważyłam, że to już nie nadaje się do używania na ciele. Ale z tego co pamiętam, ten peeling bardzo fajnie mi się sprawdzał. Też właśnie pozostawiał taką tłustą warstwę na ciele. Ładnie nawilżał, regenerował, no i przede wszystkim złuszczał. No i teraz kolejne produkty. Olejek do ciała, olejek do ciała Canu Nature. I to jest mas olejek do masażu i jest to olejek o zapachu jaśminowym. Ja już Wam opowiadałam o tym, dlaczego te produkty, te opakowania wyglądają tak jak wyglądają, a teraz będę cała w olejku, ale to nic, bo on jeszcze pięknie pachnie i będzie pięknie mi tutaj nawilżał dłonie. Są to olejki, których ja używam nie tylko dla siebie, ale także podczas masaży w gabinecie i czasami zdarzyło mi się, że po prostu włożyłam całą buteleczkę do podgrzewacza. No i niestety ten plastik tego, tej temperatury nie wytrzymał. Stąd też taki kształt butelki. Niemniej jednak sam produkt w sobie bardzo dobry, świetna konsystencja olejku, nie taki śliski, tylko bardzo przyjemnie wykonywały się na nim masaż. Zapachy też Super. No i produkt, produkt to jest akurat produkt do twarzy, ale ja go chciałam, powiedzmy, używać do ciała i jest to samoopalający żel do twarzy z organiczną wodą kokosową Caramel Lirne. I to jest żel, który miał nam właśnie dawać błyskawiczną opaleniznę. Jest napisane, że jest do każdej karnacji i w ciągu godziny dosłownie mamy, mamy mieć tą piękną opaleniznę na ciele. Mamy także 94% składników pochodzenia naturalnego. Jednak ten preparat nie wiem, może ja go źle używałam, zostawiał mi niesamowite smugi na ciele, na szyi. Na twarzy tego nawet nie próbowałam, bo się bałam po prostu, co będzie się tam działo. Ale naprawdę smuga na smudze nie byłam w stanie rozprowadzić tego produktu właśnie równomiernie, tak jak radzę sobie właśnie z tym samoparzem z Nuskin, albo z Clarence, lub też na przykład z Saint -Tropez. Tak z tym no, nie mogłam sobie poradzić, więc ja użyłam, ja go użyłam może dwa albo trzy razy, głównie tutaj na górne partie ciała. No i niestety tu jeszcze pewnie zostało opakowania, ale nie będę już więcej próbować i bawić się z tym właśnie samoopalaczem. Do tego e, krem, miniaturka kremu do rąk oraz paznokci marki Elemis, która była ze mną na wakacjach, Neroli Blossom bardzo fajny taki treściwy, gęsty krem do właśnie dłoni oraz paznokci. Ja go też już wam do stóp, aby ograniczyć ilość kosmetyków zabieranych ze sobą na wakacje i rzeczywiście on bardzo fajnie tak nawilżał, łagodził, regenerował tą skórę dłoni, no i w moim przypadku też czasami stóp. Teraz kolejny produkt, będzie to produkt do ciała, ochrona przeciwsłoneczna. Tutaj akurat dla dzieci, ale dorośli też spokojnie mogą tego używać. Bioderma Photoderm SPF 50. Świetny produkt, ponieważ ma on lekką konsystencję, szybko wchłaniającą się formułę, nie lepi się, więc dla dzieci, jak znalazł. Ja go też sama używałam, bardzo dobrze chronił, więc jeżeli szukaliście produktu właśnie chroniącego przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego dla dzieci o skórze wrażliwej, no to. Ten produkt jak najbardziej wart jest zainteresowania zainteresowania. No, i kolejny produkt. Produkt za to już tu był prawda, produkt ochronny, a tu mamy przyspieszacz. Turbo przyspieszacz do opalania twarzy i ciała, kolastyna. Pewnie większość z Was kojarzy ten zapach, ten produkt, ale też i zapach, bo ma taki specyficzny, bardzo przyjemny wakacyjny zapach. Produkt, który rzeczywiście przyspiesza nam tą opaleniznę. I teraz, jak ja używałam tego produktu? A więc tak, nakładałam sobie. SPF-50, a na to na przykład jeszcze dopryskiwałam sobie ten przyspieszacz, czyli ja robiłam sobie taką właśnie tutaj pielęgnację kanapkową, że yy, właśnie SPF zawsze. A to powodowało, że ta skóra robiła się taka brązowa szybciej, nie robiła się czerwona. No i ta opalenizna naprawdę bardzo długo się później też utrzymywała. Więc dajcie znać, czy używaliście tego produktu, jeśli tak, to w jaki sposób i czy też jesteście z niego zadowoleni bo ja bardzo no i teraz kolejne produkty do właśnie do ciała, aha tutaj mamy maskę nawilżającą marki Sholl, do stóp, świetna maseczka taka właśnie na wyjazd idealna na wakacje, Mam tutaj takie dwie skarpetki w których jest produkt nasączone są one właśnie produktem który kremem, taką emulsją która pięknie nam nawilża te stopy i to nawilżenie utrzymuje się przez kilka dni po użyciu Właśnie tej maseczki. Nie jest to maseczka złuszczająca, bo jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja mówię nie takim maseczkom złuszczającym. Są niebezpieczne, mogą złuszczyć stopę tam, gdzie byśmy tego nie chcieli. Później mogą się pojawić jakieś podrażnienia, nawet poparzenia stopy, więc naprawdę nie polecam. A tutaj ta maseczka pięknie nawilża i regeneruje nam ten naskórek na stopach. No i teraz kolejne produkty. Mamy tutaj. A, jeszcze jeden peeling do ciała. Patrzcie, jest to peeling do ciała z Frank Body. Kawowy peeling do ciała. Miałam tutaj próbkę. Bardzo fajny, bardzo przyjemny. Ale wiecie co, to po prostu była zmielona kawa. To po prostu była zmielona kawa i dodany do niej kilka kropel olejku. Spokojnie taki peeling możemy sobie zrobić sami w domu. Kawa nie wyrzucamy tych zmielonych ziarenek po, z ekspresu po zrobieniu kawy. Dodajemy sobie kilka kropel naszego ulubionego olejku, na przykład ze słodkich migdałów, co Wam się podoba, nawet może być oliwa z oliwek, tylko ta virgin, i. Mamy taki peeling, więc naprawdę nie uważam że, uważam, że można sobie spokojnie taki peeling zrobić samemu w domu. No i oczywiście paski wybielające do zębów, Spotlight Oral Care tutaj to też dla mnie klasyka gatunku. Uwielbiam te paseczki, pięknie wybielają, bardzo łatwe do użycia, do zdjęcia naprawdę godzinka i ta wielkości zębowej jest naprawdę odświeżona no i dalej mamy suplementy, oczywiście beroka, zamawiałam sobie na Amazonie potrójne opakowanie i one mi przyszły w takich małych, e, małych tubach, powiem wam, że bardzo fajny pomysł jeżeli chodzi o wyjazdy ja sobie zostawię chyba ze dwa opakowania takich właśnie tubek po berodze żeby sobie móc też włożyć tutaj inne witaminy, bo jeżeli wyjeżdżam na wyjazd, no to nie muszę ze sobą zabierać całego tego długiego opakowania, tylko takie mini i oczywiście beroka multivitaminowy boost dla ciała, jeżeli potrzebuje właśnie być taka skoncentrowana pełna energii przez cały dzień przez długie godziny, no to taka beroka świetnie się w tym celu sprawdza no i tutaj mamy jeszcze dwa suplementy słuchajcie, mamy młody jęczmień, kolejna klasyka gatunku na moim kanale, młody jęczmień on mi pomaga właśnie, jeżeli chodzi o mój metabolizm i pracę jelit świetny produkt, jeśli jeszcze nie Stosowaliście młodego jęczmienia, to polecam sobie poczytać, co dobrego może dla nas zrobić. No i już ostatni suplement na dziś będzie to kolagen. Kolagen taki w kapsułkach z marki MyVitamins. Ona się bardzo często pojawia na, na Facebooku. No i jako reklamy sponsorowane. No i powiem mam tak, ten kolagen, ok. Ale teraz testuję takie drinki kolagenowe. Zobaczymy, zobaczymy, czy w ogóle one coś dają, jakoś zmieniają serę, czy polepszy, czy robią się prawda, włosy, paznokcie, sera, czy poprawia się właśnie ten kolor, napięcie skóry. Zobaczymy, bo znam osoby, które bardzo polecają właśnie tego typu napoje na bazie kolagenu, a są osoby, które po prostu mówią, że to nic nie daje, to jest efekt placebo i tutaj działamy bardziej witaminami i minerałami niż samym kolagenem, więc zobaczymy, sprawdzę, na razie się nie wypowiadam, te akurat wydaje mi się, że pomogły mi bardziej na mięśnie niż na twarz, czy na skórę włosy i paznokcie, no takie ok, ale tutaj właśnie nie zauważyłam jakiegoś szczególnego działania tych tabletek, i to jest chyba też moje już drugie albo trzecie opakowanie, więc nie wiem, nie wiem, takie mam mieszane uczucia. Dajcie znać, jeżeli używaliście tych właśnie suplementów kolagenowych. No i oczywiście patyczki higieniczne Deosa. Ja już totalnie przerzuciłam się na patyczki higieniczne bez plastiku, starałam się ograniczyć ten plastik. Małymi krokami, ale to zawsze krok do przodu. Riosak, patyczki bambusowe są troszeczkę droższe niż te plastikowe, ale no jednak przy tym, ile ja ich zużywam w gabinecie, no to tutaj na pewno to ma znaczenie. No i teraz przejdźmy sobie już może do pielęgnacji włosów, pielęgnacji oraz stylizacji włosów. I tutaj mamy trzy szampony. Zacznijmy może tak, właśnie, może zacznijmy od szamponów. Szampon taki eliminujący żółty odcień we włosach marki Joanna Ultra Color. Bardzo dobry szampon, właśnie tonujący włosy, blond. Bardzo, bardzo go lubię. On właśnie no troszeczkę wysusza nam te włosy, więc później potrzebujemy jakiejś dobrej proteinki po tych, po tych szamponach, żeby te włosy tak odżywić. Ale jeżeli chodzi o właśnie eliminowanie tego żółtego odcienia we włosach, jak najbardziej też bardzo przystępny cenowo, więc na pewno będę kiedyś jeszcze do niego wracać. No i teraz szampon Eveline Cosmetics. Eveline Cosmetics chyba całkiem niedawno wypuściło produkty do włosów. No i ja miałam sobie akurat tutaj peptydową odżywkę wzmacniającą do włosów. Powiem Wam tak. Ta odżywka miała być do włosów cienkich, matowych, bez objętości. Nie do końca. Dla mnie to nie było wystarczające odżywienie. Ona po prostu tak nie robiła za bardzo nic. Ani tych włosów jakoś specjalnie nie obciążała, nie sklejała. Ale też ich jakoś nie odżywiała. Musiałam sobie radzić z takimi, dodawać sobie odżywek w sprayu później, żeby te włosy tak fajnie zmiękczyć, żeby one były sypkie, łatwo się układały. Bo po tej odżywce to miałam wrażenie, jakbym po prostu nie nakładała odżywki. Więc no nie wiem, nie wiem. Dajcie znać, czy używaliście któryś z tych odżywek marki Eveline Cosmetics i co na ich temat sądzicie. No, i teraz ostatni już szampon na dziś jest to John Frida Detox i Regeneracja. Odnowa włosów z olejkiem konopnym oraz awokado. Powiem Wam, że po przeczytaniu tego napisu Detoksykujący detoks, no to myślałam, że będzie to taki bardziej oczyszczający skórę głowy szampon. A tutaj nie. Po prostu poprawny, dobry szampon do codziennego używania mi jak najbardziej się sprawdzał, ale nie wiem, czy aż na tyle mnie zachwycił, że będę do niego wracać. Więc po prostu tak na szybko kupiony podczas zakupów spożywczych. No i teraz olejowanie włosów. A nie, jeszcze mamy tutaj jedną e, odżywkę. Philip Kingsley Elast e, Elasticizer Booster. E, m, Philip Kingsley w ogóle ma świetne produkty do włosów. Ten właśnie booster świetnie nadawał się, e, właśnie nadawał tym włosom taki Sprężystości, mięsistości, ale ich nie przeciążał, więc pewnie zastanowi się nad zakupieniem pełnowymiarowego opakowania. No, i teraz tutaj jeszcze z odżywek. Aha, jeszcze mamy odżywkę, odżywkę, też w malutkim opakowaniu. Christoph Robin jest to odżywka nawilżająca, którą miałam też już w pełnym opakowaniu. Bardzo fajna, nawilżająca, humektantowa odżywka. Bardzo mi się podobała ona pięknie właśnie nawilża włosy. Ja, je, ja ją uwielbiam używać w tym etapie pierwszym emulgowania oleju podczas procesu olejowania włosów bardzo dobrze mi się w tym celu sprawdza i na pewno jeszcze będę do niej wracać. Tutaj mamy już Olaplex i to jest numer 0, numerek 0. Jest to taki booster dla Olaplex numer 3. Czyli jak stosujemy te produkty, to stosujemy je sobie razem. Najpierw namaczamy włosy po prostu tą właśnie tym numerem 0, odczekujemy 10 minut, a później nakładamy numer 3. I to jest taki troszeczkę no, taka wersja premium tego właśnie, tej właśnie odbudowy, jaką uzyskujemy przy użyciu tylko i wyłącznie numerku 03. Więc tak, bardzo fajnie sprawdziło, sprawdziło mi się, wydajny produkt, nie potrzebujemy dużo, no jest trochę zabawy tutaj z aplikacją tego produktu, bo rzeczywiście nie wydobywa się zbyt dużo płynu naraz, ale jest to też mi się wydaje zaleta, bo sobie po prostu nie zalejemy całej głowy od razu. Więc tak, Ola jak najbardziej mi się zawsze sprawdza. No i teraz już a nie, jeszcze zanim przejdę do olejowania to może ostatni produkt jeszcze przed, stylizacja suchy szampon Batist, szampon taki nadający objętości, bardzo go lubię na co dzień, jak potrzebuję odświeżyć sobie włosy no to ten Batist jak najbardziej taki fioletowo-różowy był najlepszy, no ale nie mogę go nigdzie znaleźć, więc już chyba mam trzecie albo czwarte opakowanie właśnie tego takiego brązowo-pomarańczowego. I też dobrze mi się sprawdza. No i teraz już może przejdziemy do tego już wielokrotnie dzisiaj przeze mnie wspomnianego olejowania włosów. Zaczniemy sobie może od peelingu skóry głowy. I tutaj mam peeling do skóry głowy od marki Savre Professional. I powiem Wam tak, o miał działać cuda, pięknie złuszczać, przygotowywać skórę właśnie do olejowania czy też innych procesów, które, które wykonujemy na skórze. Ja go zużyłam no, więcej niż połowę, tak dotąd jeszcze mi zostało gdzieś. I powiem Wam... Że nie do końca. Tutaj mamy pipetę, czyli sobie nakładaliśmy pipetką prawda, ten peeling, więc mogliśmy go sobie dokładnie nałożyć w miejscach, gdzie potrzebowaliśmy, ale że jest to produkt bardzo wodnisty, to on bardzo często po prostu spływał mi na przykład na czoło albo na kark. I tam gdzie spłynął, tam robiły mi się jakieś wypryski, e, niedoskonałości, po prostu coś było nie tak e, i tak samo na skórze głowy nie odczułam żadnej różnicy. Więc nie wiem, może ja nie potrzebuję aż takiego dużego złuszczania, chociaż wydawało mi się, że tak, bo używam i suchych szamponów i stylizuję te włosy na pianki, na spreje, więc ten peeling skóry głowy by się przydał. A tutaj po tym właśnie peelingu nie widziałam większej różnicy, więc... No, nie wiem, nie wiem, tak nie do końca. Dajcie też znać, jeżeli używaliście tego peelingu. Słyszałam, że te peelingi trychologiczne z Bandy są bardzo dobre, więc myślę, że się nimi zainteresuje. No i teraz kolejnym etapem, jak ja zaczynam właśnie olejowanie włosów, bądź też tak co drugą noc, staram się nakładać sobie i wcierać wcierki do skóry głowy i włosów. I tutaj mam akurat wcierkę marki Natural. Me. Oni teraz udoskonalili opakowanie, bo mamy taki spray który nam świetnie, o tu jeszcze parę kropli zostało, rozpyla ten produkt, nie musimy tam o, wylewać właśnie sobie tych, tych produktów na skórę głowy. Tutaj mamy piękny rozpylacz, atomizer, no i naprawdę lubię się bardzo z tymi wcierkami, one w ogóle nie podrażniają mojej skóry głowy i mam wrażenie, że te włosy rosną dużo, dużo szybciej. Więc tak, tutaj jestem w stanie zauważyć różnicę jak używam tych wcierek regularnie. To jest 99% składników pochodzenia naturalnego, więc mogłabym wam spokojnie polecić. Ja swoje akurat kupuję w Polsce w drogerii SuperFarm. No i teraz kolejnym etapem olejowania u mnie po właśnie rozprowadzeniu wcierki na skórze głowy, na długości włosów nakładam zazwyczaj żel aloesowy i bardzo lubię się z tym żelem aloesowym marki Holika Holika. On pięknie pachnie, właśnie daje taki fajny poślizg pod olej, świetne nawilżenie włosów, on też świetnie nadaje się do ciała, jeżeli mamy właśnie ciało podrażnione na przykład po ekspozycji na Słońce, to też świetnie nam to złagodzi, uspokoi ten naskórek. Więc jak najbardziej też mogłabym Wam go w tym celu polecić. No ja akurat z tego żelu Holika Holika głównie używam podczas olejowania włosów. No i teraz dwa ostatnie produkty, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, a mowa tego szczególnie o skórze głowy: będzie to kolagen grafitowy, także od marki Savre International, czyli to samo co ten peeling do skóry głowy. No, i te dwa produkty to już są moi długoletni ulubieńcy, bo używam już ich tak ze trzy no, lata spokojnie. I powiem Wam, że ten grafitowy właśnie kolagen można też używać do stóp czy też do dłoni na zabiegi, podczas zabiegów. Ale ja osobiście tych kolagenów używam głównie na skórę głowy, i to też właśnie podczas olejowania. Czyli albo używam w cierki tej z albo wcieram sobie właśnie ten kolagen. I też świetnie mi się sprawdza. Pięknie tak łagodzi tą skórę głowy. Na przykład, moja mama, która ma problemy z łupierzem, też sobie świetnie tą skórę głowy regeneruje przy pomocy tego kolagenu. Więc naprawdę, jeżeli jeszcze nie, nie próbowaliście kolagenu, ja Wam polecam ten Savre International, bo akurat tego, ten stosuję. Grafitowy naprawdę jest świetny. Ja tą markę mam także u siebie w gabinecie, więc jeżeli bylibyście zainteresowani, to dajcie znać i mogę Wam właśnie ten kolagen też zamówić. No i teraz, zanim przejdziemy do pielęgnacji twarzy, szyi oraz dekoldu, to szybko wspomnę o produktach do makijażu, bo tutaj mam dosłownie trzy produkty. Jeden z moich ulubionych podkładów to jest The Physician's Formula i to jest The Healthy Foundation SPF20. Ja mam swój w odcieniu LN3, czyli niezmiennie ten sam uwielbiam ten podkład, ponieważ jest to podkład o lekkim kryciu, matujący, bardzo dobrze trzyma się przez cały dzień. Mam go teraz zresztą też na sobie. Mam też oczywiście już kolejne opakowanie, bo bardzo, bardzo go lubię, szczególnie na co dzień. No i oczywiście korektor pod oczy ten sam. Też mam go dzisiaj na sobie. Revolution Makeup Revolution i to jest Concealer Define w kolorze C7. Bardzo dobry, porównywalne krycie do Tarte Shape Tape czy też do Revlon Multitasker, więc naprawdę polecam. No i gąbeczka. Gąbeczka do makijażu marki NAM. Zrobiły mi się na niej takie plamki. Nie wiem od czego, to to nie chce się zmyć. Nie będę, te, nie będę już ryzykować. Ta Gąbeczka do twarzy była dość porowata, mięciutka, ale porowata. Nie robiła jednak jakichś tutaj dziurek na twarzy podczas nakładania. Bardzo dobrze mi się jej używało, no z tym, że pojawiły mi się takie dziwne kropeczki ciemne na niej, więc nie będę ryzykować używania jej do rozprowadzania podkładu na twarzy. No i teraz przejdźmy sobie już może do produktów, do pielęgnacji twarzy, szyi dekoldu i tutaj zaczniemy może od oczyszczania. Oczywiście dwuetapowe oczyszczanie, jakiś balsam do rozpuszczający makijaż, a później żel bądź też pianka. Jeśli pianka, to tylko pianka marki Norel Dr. Wilsz Jest to ta delikatna pianka myjąca, piękny zapach, wspaniała konsystencja leciutkiej pianki, która Niez, niezmiernie delikatnie, ale dobrze domywa nam tą twarz. Ja lubię jej używać szczególnie rano, ale także i wieczorem. Bardzo, bardzo się z nią lubię. Jest to też jeden z takich bestsellerowych produktów u mnie właśnie, jeżeli chodzi o gabinet. Zarówno Pani, jak i Panowie uwielbiają ten produkt, ponieważ jest on po prostu bardzo przyjemny, szybki i praktyczny do używania na co dzień w pielęgnacji. No, i teraz kolejnymi produktami będą toniki, esencje. Słuchajcie, tego mi się trochę nazbierało. Jak widać, no, nie żałowałam sobie toników, hydrolatów i esencji. Zacznijmy, może, od toniku esencji bezwacikowego na ładną cerę marki Uzdrowisko. Ja zawsze mówię, jest to ten mój tonik z fiołkiem. Przede wszystkim ten produkt ma świetną konsystencję, taką gęstą, więc ja go tutaj właśnie używam bez wacików. Bez wacików, tak jak sama nazwa wskazuje, pięknie pachnie takimi, taką łąką, polnymi kwiatami. Uwielbiam ten zapach. jest to bardzo delikatny zapach, ale jednak naprawdę umila tą poranną pielęgnację, do tego świetnie nawilża i łagodzi skórę. No ja uwielbiam, uwielbiam i mam już kolejne opakowanie. Kolejną takim tonikiem, esencją będzie The Origins i to będzie Mega Mushroom Relief and Resilience. I to jest taki Treatment Lotion, czyli taka właśnie znowu esencja, Nawilżająca, regenerująca skórę i taka wyciszająca skórę. Też bardzo dobrze mi się jej używało, no ale na przykład w porównaniu z tym uzdrowiskiem, no cena jest, e, różnica w cenie jest spora. To wybrałabym to uzdrowisko. Tutaj też było ok, ale jeżeli miałabym wybierać, to wybrałabym tą tańszą opcję. No i teraz, oczywiście, hydrolaty. Hydrolaty niezmiennie Natural Me. Dwa moje ulubione: Róża damasceńska oraz Hydrolat Kwiat. Pomarańczy, za który chwycę, tego używam. Oba są świetne, uwielbiam te produkty, świetnie nawierzają, łagodzą skórę, także do olejowania włosów się nadają, właśnie do spryskania całej długości włosów, bądź też skóry głowy. Świetne produkty. No i dalej mamy tonik, antyoksydacja jagody akai yy, i to jest ziaja. Kolejny tonik ziaj chyba w ostatnim projekcie ten go też pokazywałam Wam, tonik liście manuka do cery mieszanej i tłustej. A to jest taki tonik antyoksydacyjny z kwasem hialuronowym i właśnie tymi jagodami acai. Świetny zapach, piękne działanie łagodzące i znowu nawilżające. W ogóle te tutaj atomizery ziaja ma świetnie, pięknie rozpylają nam taką mgiełkę produktu. Nie pryskają nam w twarz, jak ja to mówię. No i jest to też produkt wegański, więc naprawdę polecam. No i teraz już przechodzimy do do złuszczania naskórka. Jeżeli chodzi o złuszczanie, to zużyłam enzymatyczny peeling do ciała marki Bielenda. Tutaj mam akurat duże, profesjonalne opakowanie. Uwielbiam. Delikatny, taki dla cery suchej, wrażliwej, naczynkowej. Pięknie właśnie nam rozpuszcza te wierzchnie warstwy naskórka, martwe warstwy naskórka. Więc naprawdę polecam, jeżeli szukacie dobrego peelingu enzymatycznego, no to właśnie ten peeling enzymatyczny od marki Bielenda Professional jak najbardziej. No i teraz dwa, dwa te same peelingi, ale to są w takich peelingi, w takich próbkach małe. Enzymatyczne peelingi i to jest Peel Sensitive Juice Beauty. Nie miałam jeszcze nic innego z tej marki. To były moje pierwsze produkty tej marki i powiem Wam, że jest to już taki dość mocny produkt, bo po nałożeniu na twarz. Czujemy takie lekkie mrowienie, szczypanie. Skóra jest lekko zaczerwieniona, taka zaróżowiona po użyciu tych produktów, ale rzeczywiście pięknie doczyszczona, gładziutka, taka um, plant, jakby to powiedzieć, wypełniona od środka, naprawdę. Bardzo, bardzo fajny efekt, jeżeli chodzi o działanie tych właśnie peelingów, więc zastanowię się nad pełnowartościowym opakowaniem. No i teraz dwa takie produkty złuszczające w płynie, czyli toniki i tutaj mamy Glow Tonic z Pixi, też już moje chyba czwarte albo piąte opakowanie, jest to tonik z 5% kwasem glikolowym. I jest to pierwszy tego typu tonik, jaki stosowałam u siebie. To było lata temu, jak zakupiłam sobie pierwsze opakowanie tego toniku i naprawdę się z nim polubiłam. Teraz mamy bardzo dużo toników z kwasami na rynku. Ja na przykład bardzo lubię ten z Norela z kwasem glikolowym, więc na razie do tego nie będę wracać, ale jeżeli miałabym innego pod ręką, to z miłą chęcią, właśnie, wróciłabym do tego Pixi No i tutaj mamy jeszcze taką miniaturkę, właśnie. Pilingu złuszczającego z 4% kwasami. Ym, aha, i to jest marka filozofii. I powiem Wam, że to był świetny produkt. On mi tak pięknie zadbał o moją cerę podczas moich ostatnich wakacji w Polsce, że naprawdę, tak jak zawsze, coś mi tu wysypuje, coś się dzieje na mojej skórze. Tak, tym razem nic. Dobrze nawilżałam tą skórę, dobrze ją chroniłam SPF-em i później właśnie tak co drugi, co trzeci dzień przemywałam sobie skórę właśnie tym płynem i powiem Wam, że no nic się nie dzieje. Odpukać muszę, bo jak coś takiego powiem, to później zaraz coś wyskakuje. No ale tak ten produkt jak najbardziej i zdecydowanie zastanowię się nad pełnowartościowym opakowaniem tego właśnie płynu z kwasami. No i teraz już kolejne produkty będą to sera, jeżeli chodzi o sera, to w tym, w tym okresie letnim używałam przede wszystkim serum nawilżającego z witaminą B5 z marki DermaQuest oraz zużyłam pełne takie profesjonalne opakowanie serum z komórkami macierzy stem cell rebuilding complex marki dermaquest To jest pięknie regenerujące i łagodzące serum. Jeżeli jesteście na przykład podczas serii zabiegów kwasowych, peelingów chemicznych, no to to serum z pewnością przyspieszy Wam ten proces gojenia się na skórka, złagodzi, załagodzi wszelkie podrażnienia na skórze. Świetny produkt, szczególnie dla osób z serą wrażliwą. No i teraz taka miniaturka serum Lancome Jenny i to jest też taki lekko przeciwzmarszczkowe, spowalniające procesy starzenia się skóry z serum. Miałam kiedyś pełnowymiarowe opakowanie, teraz dostałam je gratis podczas chyba jakichś zakupów, właśnie na lotnisku chyba. No i powiem Wam, że bardzo dobrze mi się go stosowało. Ono jest takie leciutkie, bardzo szybko się wchłania i naprawdę też, bardzo dobre działanie, takie nawilżające, regenerujące i lekko anti aging No i teraz kremy. Kremów troszkę się nazbierało. Może zacznę od takiego kremu. Nie wiem, co to jest, bo słuchajcie, miałam krem, który już Wam pokazywałam w którymś z moich wideo, Instytut Esztydem i to jest Bronze Repair. I to jest tak jakby krem do twarzy, który ma chronić nas przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego ale tutaj w ogóle nie jest napisane, jaki to jest SPF, jak to chroni. Jest tu powiedziane, że mamy nałożyć tego sporo na twarz, szyję oraz dekolt, odczekać 20 minut przed ekspozycją słoneczną, no i reaplikować co dwie godziny, a także po pływaniu, no czyli nie jest to produkt wodoodporny. I powiem Wam tak, niby on ma nam dawać też takie, podbijać nam tą opaleniznę, ale jest to produkt niezmiernie tłusty, to jest taka zbita konsystencja, pokażę Wam zresztą, o, patrzcie, to jest taka zbita konsystencja, to jest po prostu takie masło i jak ja sobie tego nałożyłam, to sobie nałożyłam na twarz, to ja miałam po prostu taką tłustą warstwę na twarzy, już nie wspomnę o świeceniu się. I ja nie wiedziałam, czy to jest produkt, który mam je nawilżać, czy to jest produkt, który ma mieć ochronę SPF, a nie wiem jaką, więc tak nie wiedziałam dlaczego do czego w ogóle tego używać. I powiem wam, użyłam to dwa albo trzy razy, nawet próbowałam na ciało tutaj twarz szyja, czyli szyja dekolt. Ale jakoś tak nie. Ta tłustość tego produktu nie do końca mnie przekonuje, więc żegnam się z tym produktem. Dajcie znać, czy tego właśnie produktu używaliście. No i teraz kolejne kremy. Będzie to kolei, krem Clinic Moisture Search. Tu akurat mam ten 72-godzinny, bardzo dobrze znany krem, pewnie każdy już o nim słyszał i powiem wam, że ten krem po nim skóra bardzo szybko mi się wyświeca, bardzo szybko podkład się wyświeca w porównaniu z innymi e, kremami i e, jakoś tak nie czuję aż takiego mocnego nawilżenia. Ta skóra jest taka lekko ściągnięta, więc nie do końca, więc ja go głównie używałam na szyję oraz dekol, tak obficie, e, nie żałowałam sobie tego produktu, no bo na twarz jednak nie do końca mi się sprawdzał. No i teraz kolejny produkt, kolejny krem Norel Dr. Wilsh, jest to Lifting Peptide świetny krem właśnie taki pojędrniający ja go używałam szczególnie sobie tutaj na linii żuchwy oraz na szyi oraz także dekolt, świetny produkt on ma już taką troszeczkę cięższą konsystencję ja go lubiłam bardzo na noc, świetnie mi się sprawdza Lifting Peptide, jeżeli potrzebujecie już takiego pojędrnia dla skóry jest tutaj masa peptydów, więc jak naprawdę, naprawdę mogłabym Wam go spokojnie polecić. No i teraz kolejny krem, krem znowu nawilżający marki Aveda. Jest to akurat ta wersja intensywnie nawilżająca Rich, bo mamy Soft, czyli taką delikatniejsza, delikatniejszą wersję o takiej lżejszej konsystencji i formule oraz wersję Rich. No ja sobie akurat wybrałam tą wersję Rich, i stosowałam ten krem głównie na noc. Także, właśnie, żeby odbudować tą warstwę hydrolipidową na skórę, żeby tą skórę pięknie nawilżyć. Świetny krem, naprawdę tak otulał tą skórą, taką kołderką nawilżającą, regenerującą Bardzo, bardzo dobry produkt. No i teraz kolejne dwa kremy, także nawilżające. czy akurat tu mam jeden nawilżający, jedno, jeden hydroodżywczy. No. W trakcie lata stawiałam na to nawilżenie skóry, czyli ochrona przeciwsłoneczna i nawilżenie. Dwa najważniejsze, jak dla mnie aspekty, jeżeli chodzi o moją skórę podczas lata. No i tutaj zużyłam krem Hydro Control Plus marki Neoderm, czyli siostrzana marka Norel i jest to krem do skóry suchej, odwodnionej oraz wrażliwej. Fajny produkt, bo ma pompeczkę i powiem Wam, że jest to produkt o takiej dość no już tutaj nic nie ma, o takiej Gęstej konsystencji, więc znowu głównie używam go na noc. Świetnie mi się też sprawdzał. No i oczywiście, barierowy eliksir hydroodżywczy z kompleksem NMF. Ja uwielbiam ten krem, ale ten eliksir także ma taką lżejszą konsystencję, więc spokojnie mógłby też się nadać na dzień. Ale ja sobie go używałam właśnie w warstwowej pielęgnacji podczas mojej pielęgnacji wieczornej. Świetny produkt i już mam kolejny krem. Nie Elixir, tylko krem właśnie tej marki i te, z tej linii em, Bielenda Professional Supreme Lab. No i teraz już przejdźmy do olejków, olejki do twarzy. Ja sobie rob, wykonuję właśnie masaż głównie na tych olejkach. Olej z pestek Malin marki Natural Me. Chyba ten olej z pestek truskawek oraz z pestek malin sprawdzają mi się najlepiej, jeżeli chodzi o moją skórę taką tłustą, mieszaną, wrażliwą, czasami przesuszoną. No, ona ma różne fazy, więc ten olej zawsze mi się bardzo dobrze sprawdza. Naturalny, ziołowy zapach i świetne działanie właśnie takie regenerujące, nawilżające, odżywcze. No, uwielbiam ten olejek. Bardzo duża Zawartość witaminy E, więc jak najbardziej mogłabym Wam te olejki polecić. Ja już je pokazywałam wielokrotnie na moim kanale. No i tutaj, jak widać, kolejne dwie zużyte buteleczki no i teraz kolejne produkty jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, szyję oraz dekoldu będą to maseczki zacznijmy sobie może znowu klasyką czyli maseczkami algo, o coś tu się poprzyklejało maseczkami algowymi mam tutaj pełne takie normalne opakowanie, standardowe alg, a także wkłady, które możemy sobie kupić po prostu takie uzupełnienia i przesypywać sobie do tego słoiczka powiem wam, że te właśnie dwie Dwie maseczki czyli ta antyoksydacyjna maska algowo z jagodami jakaj oraz kojąca maska algowo-żelowa ogórkila aloes są to dwie Moje dwie ulubione maseczki algowe. Piękny zapach, wspaniałe działanie. Wiadomo, że trochę trzeba się z tym pobawić, z tym mieszaniem proszku z wodą, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję, ale naprawdę jest to wszystko warte zachodu, ponieważ to jak wasza skóra będzie wyglądać po nałożeniu takiej maseczki, to jest. Efekt niesamowity, pięknego nawilżenia, odżywienia, wyciszenia, wygładzenia tej cery. Pory są także mniej widoczne, naprawdę. Bardzo, bardzo Wam polecam maseczki algowe. No i teraz kolejne maseczki, jakie zużyłam. No to, jak już jesteśmy przy klasykach, no to oczywiście maska żelowa z wyciągiem ze śluzu ślimaka marki Klarena. Uwielbiam znowu nawilżenie, łagodzenie, uelastycznienie naskórka. Piękny zapach, świetna maseczka. I teraz maseczka, której działaniem byłam. Zaskoczona. Jest to czarna maseczka marki Glam Glow i to jest Bubble Sheet, czyli ta maska, którą nakładamy w płachcie i ona zaczyna nam bąbelkować. I powiem Wam, że to jest niesamowite, jak skóra wyglądała po tej maseczce. Słuchajcie, ja sobie muszę ich więcej zamówić, bo naprawdę tak świetne rozjaśnienie naskórka, napięcie, ale nie ściągnięcie, tylko napięcie tego naskórka. No, ja byłam w szoku. Ja po tej maseczce jeszcze nakładałam sobie maskę nawilżającą, ale nawet jako sama maska, jedna naprawdę świetne działanie i powiem wam, że tutaj trzymamy ją chyba jakieś ile 10 minut, coś takiego, a 3 minutki, więc jest to dość szybko działająca maska. No i powiem wam, że działanie naprawdę byłam w szoku, jak pięknie moja skóra wyglądała po tej masce. No i tutaj jeszcze dwie maseczki, maska także w płachcie kolagenowa i to jest oczywiście marka Mediheal. Moje ulubione to są te niebieskie nawilżające, ale ta kolagenowa też pięknie nawilża, pojędrnia, uelastycznia tą skórę, więc też mogłabym wam ją polecić. No i płatki pod oczy. Płatki pod oczy Beauty Pro były chyba w którymś z boxów Look Fantastic. Hmm, chyba. I powiem Wam, że te płatki pod oczy z retinolem, witaminą C oraz aloewera, aloesem, świetne. Piękne podanie. One pięknie przyklejały się w tej okolicy pod oczami. Nigdzie nie spływały. Naprawdę, miałam je na sobie chyba ze dwie godziny. One w ogóle nie wyschły, bo czasami się robią takie um, rodzynki z tych, e, takie suche rodzynki z tych płatków. A tutaj. A nawet sobie je zostawiłam. E, patrzcie, a nawet one teraz są takie. One są tak jakby na takiej gumowanej powierzchni. Tutaj na tej właśnie tej pod spodem, pod spodem powierzchni mamy preparat. Naklejamy je sobie pod okiem i one nam się świetnie tam trzymają. Tam gdzie je przykleimy, tam się trzymają, więc naprawdę Beauty Pro, myślę, że jeżeli będę gdzieś na zakupach i zobaczę, albo będę robiła zakupy internetowe i zobaczę te płatki, to na pewno zakupię sobie kilka sztuk. No i teraz słuchajcie, na zakończenie tego wideo najważniejszy, jeden z najważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o pielęgnację naszej twarzy ochrona przeciwsłoneczna. I tutaj chciałam Wam pokazać dwóch moich, dwóch niezmiennych faworytów, jeżeli o tą kwestię chodzi. I tutaj mamy DermaQuest Sheer Zinc SPF 30, a tutaj mamy Norel Dr. Wilcz Face Cream UV, UV Protection SPF 50. Oba produkty świetnie, świetne, delikatna, lekka, szybko wchłaniająca się w formuła nie lepi się, oba do, bardzo dobrze nadają się jako, jako baza pod makijaż, sprawdzają się jako baza pod makijaż, nie szczypią w oczy, no naprawdę świetnie też chronią tą skórę, to jest najważniejsze ja zresztą też tego lata wrzucałam wam zdjęcie porównujące jak chroni Norel Dr. Wilcz versus produkt drogeryjny możecie sobie wejść na mojego Instagrama i przeskrolować kilka postów w dół i tam wam się powinno pojawić no, różnica była niesamowita. Oczywiście to nie był eksperyment zrobiony z premedytacją, bo ja nie chciałam mieć poparzenia słonecznego na ciele, umówmy się. Ale to, jak mi to udowodniło, jak dobrze ten produkt chroni skórę przed, przed promieniowaniem słonecznym, no to było niesamowite. Przekonałam się o tym na własnej skórze i teraz już naprawdę będę zawsze używać tych produktów, bo są świetne, mają bardzo dobre formuły. Tak jak mówiłam, lekkie, nielepiące się, niewyświecające się, więc naprawdę Wam polecam. No i takim to sposobem pierwszy kosz zużytych produktów pielęgnacyjnych przerobiony, Zostałem jeszcze dwa, ale to już nie dzisiaj. Tak jak wspominałam na początku, kolejne projekty Denko już wkrótce. Mam nadzieję, że w tym ogromie produktów każdy mógł znaleźć coś dla siebie i że ten filmik okaże się dla Was pomocny. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony dziś czas oraz za uwagę. Zapraszam na kolejne projekty Denko i nie tylko. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!